Długo zwlekałem z nagraniem tego materiału, tylko z tego względu, że chciałem wysłuchać najpierw innych stron, co mają do powiedzenia na temat tych mistrzostw świata. Ale że się nie doczekałem, a temat jest świeży i ucieka, czeka na wyciszenie, no jestem zmuszony, żeby go nagrać. Witam serdecznie na kanale Hacbe, gdzie rozmawiamy o wsadach i mówię Wam po prostu jak jest. W tamtym tygodniu odbyły się mistrzostwa świata w Antwerpii 2022 World Cup. No i oczywiście w ramach tego był konkurs sadów, gdzie poznaliśmy nowego mistrza świata, Piotra Grabowskiego. Sanalizujemy sobie ten konkurs. Powiem wam sam do powiedzenia i a mam coś do powiedzenia jak zwykle. Zapraszam do oglądania. Jedziemy. Na początek chciałbym Wam powiedzieć taką ciekawostkę. Wiele razy już wspominałem o tym, jak Dunk Elite obstawia te konkursy, i jak wyglądają naprawdę konkursy FIBA. Spójrzmy sobie tutaj, znalazłem sobie w wyszukiwarce ładnie na Wikipedii po wpisaniu FIBA 3x3 Dunk Contest mamy ładnie listę zwycięzców w World Tourze i w World Cupie. Ciekawostką dla Was powinno być to, na przykład co tutaj właśnie widzicie. 2012 rok lipek, 2013 lipek, 2014 lipek, 2015 lipek, 2016 Miller, 2017 lipek, 2018 Miller i 2022. Teraz Rafin wzięli go nie wiadomo skąd, bo ktoś tam nie mógł, nieważne, wygrał, yy, więc wygrał Rafin, który jest de facto przeciętnym dunkerem, jeśli chodzi o Wsady w Stanach Zjednoczonych. Można tu za to zauważyć, że od 2012 roku, właściwie gdzie Lipek podpisał kontrakt, umowę z Prime Starsem, z firmą właściciela Dunkelit, no to już potem reszta się toczyła. Aczkolwiek nie, nie będę mówił, że coś jest ustawione, bo Lipek to i tak poleciał do innych krajów i tak wszystkich zdewastował i tak. Ale macie tutaj jak to wyglądało na World Tourze. Wygrywali praktycznie tylko goście z Dunkelite. Jak wyglądało na World Cupie, na tej innej serii SWIBY, już wam mówię, nie chcę się drżeć, bo ta moja pusia śpi. Ale spójrzmy tutaj na World Cupie 2012 Ateny. To jeszcze Dunkelit tutaj nie ingerowało. Jakiś Madris, Adetajo, Bojanow, nieważne. Pewnie jacyś nie wiadomo co to jest. Dobra, są tutaj kraje Idziemy dalej, 2014. Firas Lahiani, pamiętam tego gościa, Jan Pękwej, Demetrius Miller, Tony Vitali. Nie wiadomo, ale nie Dunkelit. I jest 2016, powstanie Timu Dunkelit, spójrzmy na złoto. Dimitri Kliwenko, Rafał Lipiński w 2017 roku, w 2018 roku Dmitry Kiwenko w 2019 Wadim Podupczenko, czyli Miller. No i drugi Piotr Grabowski. Jak widać od 2015 czy 16 jakoś tak to Dankelit powstało. No wtedy już tylko goście z Dankelit wygrywają. I nic się tutaj nie zmienia. Teraz mieliśmy konkurs sadów właśnie w, 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 w Gdzie my to mieliśmy? W Antwerpii. Krelan się nazywał. I słuchajcie, tu ja nie jestem wardęgą. Ja nie jestem wardęgą, ale długo siedzę we wsadach. Wielu z Was nie siedzi tak długo we wsadach. I pomyślałem jak zakładałem ten kanał, że nie będzie takiego pierdolenia i takiej maniany i przynajmniej moi widzowie będą w miarę świadomi tego, co się dzieje. Więc już wiecie, kto wygrywa na tych konkursach World Tour, World Cup i tak dalej. Więc to sobie zamykam ładnie. To, kto jest właścicielem Dunk Elite, kto jest właścicielem Prime Star, nieważne. I teraz idziemy sobie dalej. Tu bym chciał Wam pokazać dwa maile od Fiby. Pierwszy mail od Fiby pokazuje nam co już sobie zminimalizuje, bo wiecie, zanim ja wam tutaj coś mm, powiem albo pokażę, no to fajnie jest to zweryfikować i ja piszę maila do Fiby, aczkolwiek za ekranem siedzą osoby ściśle powiązane dalej z Dunkelit, właśnie nieważne, wiecie o co chodzi, więc nie wiadomo kto mi nawet nie odpisuje, kto mi odpisuje. Pierwsza wpadka, do której do dzisiaj nie usłyszeliśmy żadnego odniesienia, to mistrzostwa Europy we wsadach, które nie były mistrzostwami Europy. Napisałem do nich. Hello, I'm doing article about Paris, Dan contest. i tak dalej, i spytałem po prostu, że informacje są niespójne i czy jest mistrzem Europy. Przepraszam, że do tego wracam. Zaraz tu będzie, że hejt, że zazdrość. Nie. Niech wygrywają. Niech to będzie tak jak Bóg przykazał, niech będzie jakiś system oceniania. No i odpisała mi FIBA oczywiście, że nie, nie jest to mistrzostwo Europy, tylko to był pokaz. Do dzisiaj są filmy, przypominam, że jesteś mistrzem Europy. Znaczy, pu, 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 że ktoś tam jest mistrzem Europy. Nie podaje imienia, nazwiska. Idziemy dalej. Napisałem teraz maila. No bo jak wiadomo, teraz na tych mistrzostwach świata była fatalna ekipa. Piotr Grabowski i dwóch gości, którzy wiecie co mogli zrobić na tym konkursie? Podtrzymać mu piłkę. Takich mu dali gości, żeby wygrał mistrzostwo świata. I słuchajcie to. Dobra, spytałem tutaj ich, czy jest World Champion, World Dunk Champion kim jest i jak wybierali oczywiście zawodników do tego konkursu. I odpisali mi Zwycięzcy World Toura są zaproszeni, ok. Oczywiście tłumaczenie tutaj. Aha, musicie wiedzieć jedną rzecz: w wielu filmach Piotrek, tutaj FIBA też w mailu, zawsze jest to samo wytłumaczenie, bo nie chcą z nim startować. Bo koszt do Stanów, ale ze Stanów przylecenia jest za duży, po czym on leci startować do Kanady albo gdzieś tam. To jest do Stanów, ze Stanów jest za duży, ale tu nie jest za duży i dla Rafina też nie jest za duży. Tak, COVID, tak COVID, COVID, y, wojna, y, samolot komuś uciekł, zawsze coś, ktoś, ktoś nie może po prostu. Nie chce, nie może, nieważne, zawsze jest jakieś wytłumaczenie. No i na koniec napisali mi jeszcze each national federation represented at the event can bring an additional athlete for the dunk contest, czyli każda reprezentacja, która jest tutaj na, na tym turnieju może dać swojego gościa. I, dla te, I oni mi się tu wytłumaczyli, dlatego był tu Frankin i Dargais. No dobra, okej, okay. spójrzmy sobie jakie kraje startowały. Serbia, Łotwa, Polska, Belgia, Francja, Holandia, USA, o, USA, hmm. goście z Dunkademyxów to są zdecydowanie za słabi na taki konkurs, zresztą nie tylko z Dunkademyxów, bo Stany Zjednoczone to Stany Zjednoczone, ale są za słabi, nieważne, a koszty za duże, ale teraz drodzy Państwo, jak już mamy wstęp za sobą, no to oceńmy te mistrzostwa świata we wsadach odpalam to sobie z YouTube'a z tego względu, że nie miałem nawet zbytnio czasu, żeby to pobrać, a za chwilę wyjeżdżam z chłopakami na konkurs sadów do mm, Dzierżeniowa na Bibol. Będzie na pewno skakane. Tutaj jeszcze jest oczywiście kto brał udział. Tutaj piękna lokalizacja pod hotelem Hilton. No i zaraz zobaczymy sobie jak wyglądał ten konkurs. Przyznam się, że go nie oglądałem. Z tego względu, że jak ten konkurs się odbywał ja miałem dużo ważniejsze w życiu wydarzenie, jakim był po prostu, czym był po prostu mój ślub. Krelan FIBA 3x3 World Cup. World Cup, mistrzostwa świata. No i spójrzmy sobie teraz na ekipę. Ja wiem, ja wiem, dobra... Kristaps Dargais jest jednym naprawdę legendarnym dunkerem, tylko ludzie nie wiedzą, albo wy nie wiecie, że on życiową formę to miał w 2010, 11, 12, czyli 10 lat temu i kilka lat można powiedzieć, że był nieaktywny. No ale dlaczego się pojawił też tutaj na tym konkursie? Nie jest to tylko dlatego, że Łotwa, Litwa czy Łotwa tam. Br Br Litwa. Litwa brała udział tutaj w Mistrzostwach Świata, tylko po prostu należał do Dankelit i jest jednym z pierwszych kontaktów, jakie mogą być, gdy potrzebujemy ją rezerwowego Dunkera. Lepiej wziąć w końcu kogoś ze swojego teamu, obecnego czy poprzedniego. Remko Franklin, no to gość, który nikt nawet z Was nie wie, kto to jest, pewnie za wiele, bo ten gość, wiecie, w wielu wystąpił w konkursach w sadów FIBA? Właśnie w tylu, co myślicie. Widać od razu po Kristapsie, że to w ogóle nie jest ta wysokość, co kiedyś. Ma kilka swoich niesamowitych, bardzo indywidualnych wsadów, które nikt nie robi. Nikt nie wie, w jakiej jest formie. Za to wiemy tutaj właściwie tylko coś o jednej osobie. Dobra, powiedzmy, że to była rozgrzewka. Będzie zaraz prezentacja i będziemy sobie oceniać to, co się tutaj dzieje. Nie lubię się tłumaczyć, ale... Śmiać mi się chce, jak macie fakty przed oczami, widzicie, co się dzieje, a ktoś mi pisze, bo mu zazdrościsz. Słuchaj, słuchajcie, słuchajcie. Nie zazdroszczę mistrzowi świata z tego względu, bo ja jestem świadom, że on jest i tak lepszy ode mnie i od wielu innych osób, i tak dalej, i tak dalej. Druga rzecz, gdybyście znali historię, to ja zanim prowadziłem jakieś Instagramy i tak dalej. Ja w 2016-15 roku pisałem, że Piotrek będzie najlepszym dunkerem na świecie na swoim prywatnym profilu. Ja go wspierałem z całych sił. Pisałem, że będzie trenerem, że będzie najlepszym dunkerem na świecie, że będzie skakał 130 i tak dalej. Ale to, jak to potem się potoczyło, i to, co się teraz dzieje, to jest degradacja dla mnie do poziomu buta. Niestety. Więc wygląda to jak wygląda, więc nie, nie zazdroszczę ja życzę każdemu, tylko żeby to odbywało się na równych regułach żeby to było, że tak powiem w 100% zasłużone i żeby nie było takich jaj jak obecnie są robione prezentacja tutaj zawodników musicie mi wybaczyć, że nie jestem taki żywiołowy, bo ja dopiero się obudziłem, nawet mam śpiochy w, 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 w oczach, ale stwierdziłem, że nagram to zanim wyjadę no i Piotr Grabowski, Latwia Holandia i Chciałbym spauzować, ale teraz sami sobie po, 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 powiedzcie. Popatrzcie na tą trójkę i odpowiedzcie sobie, czy to jest trzech najlepszych dunkerów na świecie? Czy to są mistrzostwa świata? Tak, to są mistrzostwa świata Fiba. No i Kristaps Dargais zaczyna od tamalacha, chociaż on robi to bardzo w dziwny sposób, bo generalnie musicie wiedzieć, że Kristaps Dargais nie dość, że jest wysoki, to skacze z prawej nogi i wsadza prawą ręką. Stąd jego wsady są naprawdę unikalne i bardzo trudne do ogarnięcia bez zwolnionego y, tempa, co się tu właściwie dzieje. Prawa noga i z lewej do prawej. Niestety druga próba piłka nawet nie przechodzi pod nogą. Zobaczymy sobie, czy uda mu się sadzić to w trzeciej próbie. Tak naprawdę to, w jakiej on jest w formie, to jest jedna wielka niewiadoma. Ja nie wiem, czego się tu totalnie spodziewać. Po prostu sobie to oglądam pierwszy, pierwszy raz. Darga i Skristaw. So, gdyby było w formie sprzed 10 lat, no to inaczej to I trzecia próba, i tyle. Nie, to nie jest liczone jeszcze jako próba, i będzie chyba zmiana wsadu. Tak, będzie piłka trzymana. Na ręce i podejrzewam, że będzie zmiana na jakiegoś windmilla, raczej takiego standardowego prawa noga, prawa ręka yy. i pudło. Mistrzostwa świata. Konkurencja na Mistrzostwa świata. Windmill z ręki. Jestem bardzo przeciętnym tankerem, ale gdybym się uparł pewnie bym zrobił Windmill'a teraz z ręki. No nie jest to... Nie. Nie, nie, nie. nie muszę tutaj za wiele, wiecie, Wam mówić i za wiele komentować. Odpowiedzcie sobie sami. To są mistrzostwa świata. Czyli chcemy oglądać trzech najlepszych dunkerów na świecie. Czy pod nogą spaw. Sat ogólnie bardzo fajny. Jednak nie zapominajmy, że Chris Staples robił to nad mo dwoma motorami, nad czterema osobami pod dwoma nogami. Ludzie zapomnieli, jaki chyba był poziom. Piłka nawet nie przeszła tutaj z ręki do ręki, zgubił ją po drodze. Ciężko mi ocenić wysokość, jak wysoko skaczą, bo jest kamera na górze. I mamy taką pompkę nie niegłęboką, niepełną, raczej standardowy wsad. Też miejmy na uwadze, że wsady wywodzą się z koszykówki. Koszykówka jest pełnoprawną dyscypliną, tak jak piłka nożna ma freestylerów i to zawsze gdzieś tam koszykarze zawsze więcej zarabiają i zawsze byli uważani za tych bogów, że tak powiem. No i odnośmy się też trochę do profesjonalnej koszykówki. Wsady, które na razie tutaj zobaczyliśmy, to są wsady rozgrzewkowe dla gości z NBA. Nie oszukujmy się. No i zobaczmy sobie teraz wsad Piotra Grabowskiego, Antwerp. Miałem okazję startować na Belgium Gat Game w Antwerpii. No i zobaczymy sobie, co on tutaj zrobi. Nabieg z lewej strony, nabieg jak do pod nogą tyłem, do pompki, do skorpiona, do jakiegoś skorpiona. Z... Zobaczmy. Ok lewą ręką ściąga piłkę, będzie próbował robić skorpiona za plecami, będzie próbował robić skorpiona za plecami wsad, który już widzieliśmy de facto już zrobiony przez Kilganona chyba z 6 lat temu na fibie, tak mi się wydaje przynajmniej, nie chcę skłamać tu dokładnie latami, ale robił z ręki ten wsad, poza tym ten wsad już był przez niego robiony dość długo ciekawy, aczkolwiek bez mocy i tak taki wcisk jak zwykle no i mamy pod nogą Raczej standardowy wsad na obecne czasy, ktoś mi powie, ale mm, ostatnio Walkatora skomentowałeś y, konkurs i tam się jarałeś pod nogą. Tak, ale to nie były Mistrzostwa Świata i oni, nie wiem, Filip, Pawełka czy ktoś tam nie są uważani za najlepszych dunkerów na świecie, ani jeszcze w Polsce nie zasłużyli na ten tytuł. A na Mistrzostwa Świata pod nogą, no słuchajcie, no, no, co drugi gość w NBA na rozgrzewce robi pod nogą jedną, z dwóch i tak dalej, z dalsza mocniej i wyżej, więc no, jak zwykle moje uczucia są takie, że Ech. Mistrzostwa Świata. Jezu, gdzie są moje te... nie mam, nie będzie trąbienia. Mistrzostw... Mistrzostw świata. Christaps Dargais, spójrzmy co robi. Tornado. To jest jego wsad taki znany, taki jak 360 windmill, tylko że z prawej nogi obracany w prawą stronę, z jednej nogi bardzo ciekawy wsad i widzimy go właściwie tylko w jego wykonaniu. Z tą mocą, ładnie stylowo, naprawdę jakiś tam powie świeżości. Chociaż gdyby się skupić, no też ten wsad był oczywiście robiony lata temu. Jednak na, na to, że tylko on wykonuje ten wsad, naprawdę naprawdę na razie zdecydowanie najlepsza hmm, paka żyli yy, na fibach oczywiście zmienia się za każdym razem i nigdy to ocenianie nie jest dokładne więc po prostu jest to widzi mi się tego co mu się spodoba nie ma tutaj jakiegoś spojrzenia na to jak ktoś wysoko skoczy jak ktoś stylowo wygląda w powietrzu jak ktoś której próbie wsadzi no jest to takie wszystko no, i Remko Franklin, spójrzmy, z Holandii. I pod dupą, okej, okay, mamy pod dupą, pod dwoma nogami. Wcisk, co prawda, mm, sad fajny. Pewnie gdyby to było w 2015 roku, to może bym jeszcze się podjarał, ale tyle razy co widziałem to od Staplesa, od Millera, od konkursów sadów NBA, od Piotra Grabowskiego i tak dalej. No to myślę, że. Obecnie to już robi się taka standardowa paczka. W szkołach średnich też wsadzali to przecież w meczu nawet. Więc jeszcze przy takim wykonaniu, no jakby to był super jakiś gwóźdź zabity i tak dalej, to pewnie bym bardziej tutaj podskoczył, ale nic takiego. Pod dupą. No wiadomo, nie mój poziom. Mi w życiu się raz pod dwoma nogami udało zrobić, ale to było kiedyś. Gdybym w dzisiejszych czasach trenował wsadę, wyglądałoby to zdecydowanie inaczej, bo, wiecie, ewolucja i człowiek wzoruje się też na innych wzorach, znaczy na innych osobach. Ja się wzorowałem na wisie karterze, chciałem robić windmillę, robiłem windmillę. Nabieg z prawej strony i skorpion pod nogą. No, wsad technicznie. Wbrew pozorom, jeśli poszlibyście na kosz 2.30, nie jest to jakiś trudny wsad technicznie, bo mm, ruch jest bardzo podobny do normalnego Skorpiona, z tym, że piłka wędruje pod kolanem. Nad stojącą osobą też robiłem ten wsad na niskim koszu, tak, robiłem nawet nad Kubusiem Cyganem jeszcze przed weselem gdzieś tam dla beki spróbowałem i nie jest to jakiś super wsad. I Piotrek robi tutaj pompkę z narzutu. Tylko, nie wiem czy zapomnieliście, ale pompkę przed chwilą robił Remco Franklin, więc jak teraz spojrzeć na to. Spójrzmy sobie tutaj, wykończenie fajne, luźne, takie można powiedzieć wrzucone, jednak yy, ten wyprost taki tutaj, który jest i nogi, jest to jeszcze takie jakby, nie wiem jak to nazwać, zamrożone. U wielu tych dunkerów takich czarnoskórych jest to takie, z tymi nogami jeszcze, to wszystko tak płynnie, a tu jest tak, zgięcie, Wyprost. No jak pompka. Zgięcie wyprost. No ale te nogi są takie wyprostowane. Nie jest to jakaś idealna pompka, ale bardzo dobrze wykończona. No i nie wiem jakie oceny są, nie zobaczyłem, ale łyczek kawusi Nigdy nie zaszkodzi. No i co? Do finału wchodzi kto? Piotr Grabowski i Remko Franklin. Dwóch. Najlepszych dunkerów świata. Fiba. Kurczę, no nie wiem co wam powiedzieć. No nie jest to dobre co się dzieje w dunkingu. Ja wiem za chwilę pojawią się jakieś wytłumaczenia, że to, że tamto, ale to nie jest. To nie, nie jest jednokrotne. To trwa latami, latami. No i spójrzmy. remko Franklin, co tutaj zrobi. 360, pompka nieczysta, taka wsunięta po obręczy. Wyglądała naprawdę nieźle, chociaż chciałbym zobaczyć to z innego ujęcia. Czy to jest wsad jakiś, który mnie podrywa? Nie, porównując do najlepszych na świecie, jak lipek w Prime, którzy robili ten sad, jak Erabder. Uff. Głębokość też nie jest jakaś super spektakularna, ale najważniejsze, że jest wsadzone. No ale. 7, 8, 8. Oceny. Szczerze, już nawet się nie odnoszę do tego, jakie są oceny. Kogo on wziął tam do trzymania, bo nie widać. Kaptur zesłania. Pokaż się. Kto to jest. Kto to jest. Nie wiem, nie widzę. Pewnie jakiś celebryta. Mm. No i spójrzmy. Pierwsza próba. Podejrzewam, że double up raczej tutaj filozofii się większej nie spodziewam piłka w koszyczku. Tak, double up no po prostu double up po prostu double up. Nieźle wykonany widziałem lepiej wykonane double upów widziałem tysiące na każdym konkursie. Bartek Szwed na pokazie w Kielcach tutaj niedaleko w Kielcach na wymiarowym koszu Bartek Szwed ostatnio robił double upa. Więc to nie jest jakiś wsad na światowym poziomie. Z lekkim pushofem lewą ręką, stylowo nie najgorzej, moc widziałem większą, dziesiątki za double lapa i dziewiąteczka. No i cóż, no raczej nie spodziewam się tutaj już większego zaskoczenia. Zresztą zaskoczenia nie spodziewałem się już na początku, gdy zobaczyłem, kto tutaj startuje. Sami macie rozum. Zresztą najlepsze jest to, że chyba Polacy będą najlepiej wiedzieć dzięki mnie, co się dzieje tutaj w tym dunkingu. No i Remko Frankin próbuje skupa, który de facto jest z małej odległości, który wygląda nisko i który jest bardzo przykurczony, więc nie ma tutaj totalnie tego extension rozwinięcia takiego w powietrzu. Pierwsza próba przyspawana w dół obręczy, więc nawet blis blisko nie było. Druga narzucona nawet nie podjął próby. Oj oj. Teraz w ogóle próbował już jakieś pod Ja nie wiem, czy on w ogóle improwizuje, czy on wie, co chce zrobić. Nie mam pojęcia. Mm. No i spójrzmy. Okej. Okay. Nie jest nawet blisko. No ale on tu jest po to tylko, żeby być. Nie wiem, czy on w ogóle był świadomy, że wystąpi na tych mistrzostwach świata. I że będzie drugim najlepszym dunkerem na świecie. Windmill. Ok, skończony nad garstkiem. Niejaki super gwóźdź. Stylowo ciężko mi określić z tej mm, perspektywy. Spójrzmy sobie. Windmill naprawdę bardzo ładny, ale za mała wysokość i za mała, za mała moc. Ładna, prosta ręka, lewa ładnie została z przodu. Więc nawet naprawdę tak, naprawdę nieźle. Chociaż, no mówię, nie ta wysokość i nie to wykończenie, co powinno być. A poza tym, była to trzecia próba, można powiedzieć, w wsadu. No, i teraz wsad, chyba, który determinuje mistrza świata. Spójrzmy, spójrzmy, spójrzmy. Ja wiem, ja pisałem o tym post, wspierać rodaków, wspierać kadrę. Ale słuchajcie, o ile w koszykówce mamy zasady znane: kroki, punkty, jakieś tam tabele, rankingi. Tu nie ma nic. Nie ma nic. Smutne jest to po prostu. Narzut z lewej strony i Skorpion pod nogą. Kolejne pudło. Dość dużo pudeł jest ogólnie w tym konkursie. Przynajmniej tak mi się wydaje. No ale też, no słuchajcie, no też jak zmusić Piotrka do performance'u. Z taką konkurencją. Jak on nic nie musi zrobić, on sobie da teraz, nie wiem, dmila za plecami, cokolwiek. No, za plecami w sad rozgrzewkowy, tyle, tyle. No to za plecami jego obcykany w sad bardzo technicznie ogarnięty. Moc coraz większa, znaczy, może moc nie, ale czysto po prostu. Wykonany idealnie do obręczy. Dobrze kontroluje tą piłkę. Sylwetka dość taka prosta w locie. No i spójrzmy sobie, czy jest trzecia runda, czy to byłby koniec tego konkursu. No nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, chociaż tutaj żadnego zaskoczenia dla mnie nie ma. Hmm, chyba jest trzecia runda. Spójrzmy. Tak, jest, jest trzecia runda, więc zobaczymy sobie jeszcze, co tutaj REMKO. Frankin wsadzi. No i nabieg. O jest, próbuje pompkę, tylko próbuje dotknąć piłką stóp. A to jest ciekawe. Takie wsady robi bardzo dobrze kto. Wiecie na pewno. Goisdancademics. Jonathan Clark, który robi szpagaty w locie, który na Dunkampie teraz zrobił też taki rozpierdol, że szkoda gadać i ocenę Duncampu na pewno zobaczycie na kanale. Między. A zobaczycie, jaki jest poziom obecnie na świecie. No i kolejna próba pod nogą, gdzie już pod nogą było, gdzie już pod nogą spudłował i po prostu on tutaj zrobił jak najszybciej Biertą Mistrzostwo Świata. Koniec nara. I to byłby koniec konkursu. Nie, 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 przepraszam, przewinasz sobie, bo już mnie tutaj yy, kurwica szczela, że tak powiem. No i. Tomek Oświecimski tam był. To jest ogólnie bardzo znana sprawa, że do wsadów bierze się celebrytów, bo potem w Instagramy, Facebooki oznacza się celebrytów, a celebryci powielają, podsyłają to dalej. Szkoda tylko, że celebryci nie znają tej dyscypliny i znają tylko jedną osobę, i na przykład nie wiedzą, daje 99%, tu se daje rękę obciąć, że to będzie T-Dub że to będzie T-Double Up, czyli jeden z prostszych wsadów, które każdy gdzieś tam na konkursie robi. Nie, to akurat była próba Skorpiona, ale również yy, zespawana. No i zobaczymy sobie, co dalej wyjdzie z tego. Hmm. Kawał chłopa, piłka na głowie. Jak się daje, tak w koszyczek i daje się tutaj. To widzicie, macie już blokady na głowie i ta piłka nie chce zejść. Bardzo można push offa, odpych zrobić płynnie. Dlatego ja sugeruję z jednej ręki albo z dwóch rąk robić wysoko nad głową. Kolejna próba. Również przyspawana, i zostaje mu jeszcze jedna próba, to teraz już będzie na 100% T double up. T double up, tak. T double up, tak. No, bo tak, T-Double Up to jest taki standardowy wsad dla każdego, który każdy dunker musi mieć opanowany. Taki wsad podstawowy, który choćby skały srały to zawsze yy, wsadzimy. No i spójrzmy, trzecia próba. No, chyba się nie pokusi dalej o Skorpiona. T-Double Up i to taki sponiewierany mały lot. Moc nie najgorsza. No i gdybyś tamku wiedział, jak to wszystko wygląda. Dobra, dawać powtórkę jeszcze zobaczymy, i to jest po konkursie. Spójrzmy sobie. push off. No nie jest za piękny. No nie jest za piękny, po prostu T-double up. Yy, I teraz drodzy Państwo, no przedstawienie już. Yy, Mistrza świata. FIBA. O, właśnie, to jest bardzo ciekawa rzecz. Na zakończenie tylko jeszcze bym chciał powiedzieć, że jak już określasz się Mistrzem Świata, dopisz, że Mistrzem Świata, tej śmiesznej, znaczy śmiesznej, nieśmiesznej federacji FIBA 3 na 3. Że jesteś Mistrzem Świata, World Cup, FIBA i tak dalej, bo z Mistrzostwami Świata to nie ma nic wspólnego. Nie widzimy na tych Mistrzostwach Świata gości z całego świata, najlepszych dunkerów. Nikt się tu nie dostał drogą jakiejś eliminacji, drogą jakiegoś rankingu, tylko dostał się drogą tego, wiecie, jak. Czy konkurs wzbudził we mnie jakieś emocje? Żadne. Gdy widzę takie zestawienie postaci, uczestników, nie ma tu się czym totalnie jarać. Gdy widzę takie wsady, które widziałem od 15 lat, też się niestety nie jaram, a znając jeszcze mechanikę y, tego, jak się tam dostać, jak to wszystko wygląda, również mnie to nie jara. Tak samo nie przekonują mnie znów argumenty typu COVID, wojny, uciekły samoloty, nie wiedziałem, że to nie Mistrzostwa Świata, y, nie chcą skakać, koszty za duże. Każdy na swoją korzyść wszystko tłumaczy. Dziękuję za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, no i napiszcie sami w komentarzu, co Wy o tym myślicie. Albo lepiej oznaczcie Wardęgę. Niech Wardęga się tym zajmie na razie. Wataha nie gryzie, Wataha pożera.